Pierwszym krokiem, jaki wykonamy, będzie pobranie niezbędnego pliku znajdującego się na dysku Google, gdzie link umieszczam w opisie. Po pobraniu naszego folderu zip, wciskając klawisze Windows plus R, wpisujemy %data%, wchodzimy w folder .minecraft, a następnie versions, gdzie przeciągamy oraz wypakowujemy naszego Fluxa. Flux jest na swoim miejscu, odpalamy launcher i wybieramy wersję zatytułowaną Flux B15. Jak widać, wszystko działa należycie. Miłej zabawy.